udowadniamy klientowi, że praca na prysku działa poprawnie. Konia z rzędem dla tego, kto znajdzie tutaj zużycie takiego zbiornika. W przypadku agregatu cykliny wymieniamy łożyska na nowe. Witajcie w kolejnym odcinku. Będzie to odcinek krótki, ale treściwy i będzie dotyczył maszyn używanych Pro 12.6, które są odbierane od klientów, które są przez nas naprawiane, regenerowane i które następnie trafiają do Was jako maszyna używana, ale z pełną 12-miesięczną gwarancją. Brzmi ciekawie? Zapraszam do odcinka. Jak już wspomniałem, odcinek będzie dotyczył oklejniarek używanych 12.6, które trafiają do mnie z rynku wtórnego, które klienci wymieniają na maszyny nowe, a maszyny używane przechodzą pełny przegląd, który, jak widzicie, składa się z szeregu etapów, poczynając od wstępnego wyczyszczenia maszyny, po rozebranie newralgicznych elementów, w tym weryfikacja wstępnego frezowania, weryfikacja liczników, czy gwinty nie są naciągnięte. Tutaj mamy frezy diamentowe, fabowskie, które co prawda jeszcze nie zostały wyciągnięte po transporcie z takich zabezpieczeń tekturowych. Natomiast my ich już wyciągać nie będziemy, my je wysyłamy do faby celem zaostrzenia, aby każdy z etapów naszej pracy był pełnowartościowy i byście mogli na nas polegać. I teraz tak, frezy wstępne weryfikowane są zarówno pod względem łożysk, czy przypadkiem nie ma tutaj jakichś mankamentów. Sprawdzane są zarówno organoleptycznie, jak i pod obciążeniem z frezami, czy pracują właściwie, czy jakby ich głośność pracy nie wskazuje na to, żeby były jakieś luzy czy mankamenty. Frezy oczywiście są ostrzone, są wyważane u producenta narzędzi. Stare modele, modelu 12.6, nie posiadały na trysku płynu antyadhezyjnego, natomiast jeżeli chodzi w drugiej części maszyny, takie natryski są montowane i są to montowane natryski, które są w tym momencie instalowane w maszynach nowych, dostarczanych do klientów. Jak zwrócicie uwagę, one bardzo precyzyjnie pracują. Każdy pełny obrót składa się z 36 kliknięć. To znaczy, co 10 stopni jest kolejne kliknięcie, dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustawić pracę takiego natrysku, dzięki czemu natrysk pracuje precyzyjnie, nie zapowietrza się, a co więcej, ilość podawanego płynu jest ściśle określona poprzez serwis, czyli nas, lub poprzez operatora, przez raczej zwiększenie, ponieważ my staramy się, aby ta ilość płynu podawanego była wystarczająca, ale zarazem skupiamy się na tym, żeby płyn starczał na dłuższy okres czasu, co za tym idzie, aby go nie marnować. Dlatego bardzo często zdarza się, że podczas uruchomienia klienci nie dowierzają, że ten natrysk działa i płyn wydobywa się z niego. I takim najlepszym testem, który za każdym razem stosujemy, polega on na tym, że bierzemy czystą kartkę papieru, podkładamy pod natrysk i w momencie, kiedy przechodzi element, natrysk zostaje uruchomiony, natrysk lekko zawilgaca białą kartkę papieru, a co za tym idzie, udowadniamy klientowi, że praca na trysku działa poprawnie, nie mocząc laminatu i nie powodując problemów później na etapie klejenia, gdyż krawędź płyty nie jest ani zawilgocona, ani mokra. A jest to kluczowe dla właściwego łączenia obrzeża wraz z krawędzią płyty. Przechodząc do kolejnego etapu, weryfikujemy lampę grzewczą, czy działa poprawnie. W momencie, kiedy maszyna pracuje u klienta przez dłuższy czas, mówimy tutaj o okresie kilkuletnim, lampa grzejna, w zależności od tego, czy wióry
po wstępnym frezowaniu dostają się tutaj w większej ilości. Wynika to głównie z zastosowania słabego odciągu. Może się zdarzyć, że konieczna jest jej wymiana. W związku z tym wtedy wymieniamy taką lampę grzejną na nową. Sprawdzane są oczywiście siłowniki pneumatyczne, zarówno pod względem poprawności pracy, jak i ewentualnych luzów oraz szarpnięć. Czy taki siłownik pracuje płynnie, czy też widać już jego ślady zużycia. Zwykle pierwsza rolka dociskowa, jak widać gumowa, jest już częściowo zużyta. W związku z tym nie idziemy tu na żadne kompromisy. Bierzemy i montujemy w to miejsce rolkę dociskową nową. Następnie rolki stalowe są oczyszczane, weryfikowane pod względem napięcia sprężyn. Przy okazji pokażę Wam, jak ten agregat rolek dociskowych jest skonstruowany. Zobaczcie, taki agregat wygląda. Każdy jest na prowadzeniu, dodatkowo osobno sprężynowany, gwarantując właściwy docisk obrzeża na każdym z etapów. Jak widzicie, tylko pierwsza rolka jest napędzana poprzez przekładnię, pozostałe poprzez oparcie się obrzeża z płytą są napędzane. Ważna kwestia. Przeskoczyłem temat z lampy grzejnej i podawania obrzeża do stacji dociskowej, do rolek dociskowych. Natomiast zapomniałem o kluczowym elemencie, jakim jest zbiornik klejowy. Zobaczcie, to jest zbiornik klejowy używany, który został przez nas wyczyszczony i który jest przygotowany do montażu dla kolejnego klienta. Konia z rzędem dla tego, kto znajdzie tutaj zużycie takiego zbiornika. Zbiornik jest pełnowartościowy o charakterystyce zbiornika nowego. Przy regeneracji zbiornika korzystamy z nowej tulei z łożyskiem, z uszczelniaczem, z tulejką z mosiężną, która nadaje charakteru nowego zbiornika, dzięki czemu zakupując używaną oklejniarkę z gwarancją możecie mieć pewność, że stacja klejowa posiada charakterystykę stacji klejowej nowej. Oczywiście montowane są nowe grzałki, jest ich 5 sztuk. Widzę, że tak gdzieś została przygnieciona, więc tym się nie sugerujcie. Zbiornik klejowy posiada wałek klejowy, który jest napędzany przez przekładnię. I teraz w przypadku maszyny regenerowanej zawsze wymieniamy łańcuchy napędowe na nowe, gwarantując tym samym żywotność na poziomie nowej maszyny. Przeglądana jest przekładnia pod względem poprawności pracy, stanu oleju, ewentualnie wymiana oleju jest, olej wymieniany jest na nowy. Przechodząc dalej, ściągamy agregaty, weryfikujemy wszelkie łożyska, prowadzenia, poprawność pracy liczników, czy aby gwinty na licznikach i na regulacji pozycji silnika nie są naciągnięte. W przypadku, jeżeli tak by się stało, a czasami się to zdarza, takie elementy także wymieniamy na nowe. Standardowym elementem takiego dużego przeglądu jest wymiana łożysk kopiałów, zarówno poziomych, jak i pionowego, który jest tutaj na nowy. Weryfikowane są ustawienia poszczególnych agregatów oraz czy nie ma gdzieś jakiegoś zabrudzenia, jakichś luzów, jakichś elementów blokujących, które nie pozwalają na poprawną pracę agregatu. Teraz, kiedy wszystko jest wyciągnięte, mamy tutaj swobodny dostęp i grzechem byłoby tego nie zrobić. Taka maszyna, w zależności od stanu, otrzymuje albo nowe narzędzia, albo jeżeli nie były wcześniej ostrzone, bo niektóre maszyny mają przepracowane w granicach kilkuset, ewentualnie tysiąca godzin, co dopiero jakby wymaga pierwszego czyszczenia zbiornika klejowego. I wtedy montujemy nowe frezy R2, których zadaniem jest zebranie naddatku obrzeża. Następnie, kiedy mamy sprawdzony agregat
frezowania naddatku obrzeża, sprawdzamy poprawność działania krańcówki. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do jej działania, taką krańcówkę też wymieniamy na nową. Następnie, tak jak w tym przypadku, agregat obcinający zarabiający będzie miał wymieniony frez obcinania na nowy. On jest tutaj przygotowany, zobaczcie. Wymieniane jest łożysko kopiału. To łożysko kopiału znajduje się tutaj wewnątrz, a cały agregat wygląda w taki sposób. Płyta dojeżdża do agregatu położonego w pozycji pionowej, zobaczcie, czyli w tej pozycji, od tej pozycji maszyna zaczyna. W związku z tym wjeżdżamy w prowadnicę. Opiera się, agregat się cofa lekko, opiera się i wtedy zjeżdża w dół, obrabiając element, przejeżdża, a następnie obcina dolną i górną krawędź, zakończając proces. Oczywiście trzeba nadmienić, że tutaj jeszcze w tym agregacie jest frez R3 zamontowany na silniku. Ten silnik znajduje się tutaj, w związku z tym frezik jest w tej pozycji. Zobaczcie, wymontujemy sobie śrubę z tulejką. Zamontujemy frez. Tak. Zablokujemy go. Dobra. I teraz frez idzie tutaj. Tu jest zamontowany. Frez zaczyna od górnej krawędzi. Następnie przejeżdża pod elementem. Później przejeżdża bok trzeci i czwarty, zakończając proces. Następnie, kiedy już mamy omówiony agregat obcinania pod kątem kopiału i samej obróbki obrzeża, przejdźmy sobie bliżej agregatu. Zobaczcie. W takim agregacie należy również zweryfikować cały sposób mocowania. Jak teraz się przyjrzymy, to tutaj pojawiają się delikatne luzy i te luzy kasujemy, przywracając stan fabryczny agregatu. Weryfikujemy także poprawność działania dławików, a w razie konieczności wymieniamy na nowe. Oczywiście prowadnice i wszystkie elementy czyścimy, smarujemy. W przypadku agregatu cykliny wymieniamy łożyska na nowe, czyli zarówno poziome, jak i pionowe. Dla takiego agregatu jest 6 łożysk. 3 łożyska dla, to jest akurat dla dolnego agregatu i 3 dla górnego agregatu. I teraz nożyk, który znajduje się w agregacie. Zobaczcie, ten nożyk w zależności od stanu albo jest ostrzony, albo wymieniane na nowy. Oczywiście wszystkie elementy są czyszczone. Zobaczcie, jak tutaj w maszynie pracują łożyska łożyska kopiału. Zobaczcie, ono się w ogóle nie kręci. Jest zabrudzone, rozwalone, zdewastowane. To chrobocze. Tego nie słychać tutaj, ale czuć bardzo mocny opór oraz blokowanie się punktowe. Zawsze w standardzie wymieniamy także pionowe, to musi iść kompletami. Tak wygląda nowy nożyk cykliny. I teraz zobaczcie, jest on dwustronny. Kiedy jedną stronę zużyjemy, obracamy, wyciągamy nożyk i z górnego agregatu zakładamy nożyk do dolnego, co za tym z powierzchni jednej przechodzimy na pracę powierzchni drugiej. Więc tak naprawdę one są dwukrotnego użytku. Później można je zaostrzyć. Oczywiście każde ostrzenie powoduje zmianę grubości płytki i jej osłabienie. I docelowo wymagana jest konieczność wymiany takiej płytki na nową. Następnie wymieniany jest także natrysk płynu czyszczącego. Pokażę Wam, jak wyglądał natrysk stary. Zobaczcie, tak wyglądał natrysk stary. Był to natrysk, który miał swoje mankamenty. Mianowicie podawał zasadniczo większą ilość płynu, aniżeli ten, który obecnie stosujemy.
a przy próbie ograniczenia ilości zapowietrzał się. Tych natrysków nie regenerujemy, my je po prostu wymieniamy na nowe, o których wspominałem już wcześniej. I to jest natrysk z maszyn, wydaje mi się, że gdzieś do 19 do 20 roku. Później te natryski były zastępowane natryskami takimi, trafił mi się jeszcze jeden nowy. One działały już lepiej, ale nadal przy mocnym ograniczeniu ilości podawanego płynu zapowietrzały się. I w tym momencie kolejnym modelem, teraz już bardzo fajnie działającym, są natryski, o których mówiłem wcześniej. Ilość podawanego płynu jest tutaj bardzo precyzyjna przy wyeliminowaniu możliwości zapowietrzania się, a co za tym idzie, na całej długości formatki podawana jest taka sama ilość płynu. Przy wymianie natrysków wymieniamy obowiązkowo przewody płynu, ze względu na to, iż z upływem czasu przewody twardnieją i konieczność jest ich wymiany. Dzięki temu gwarantujemy długą i bezproblemową pracę dla agregatu natrysku na kolejnych kilka lat. Następnie, jak widzicie, mamy agregat polerki i w przypadku takich agregatów one są wyciągane, czyszczone, polerki zakładane są nowe, ewentualnie weryfikowane jest, czy na wrzecionie między polerką a silnikiem nie nawinął się wiór ciągnący, który powoduje z czasem nagrzanie, twardnienie, blokowanie silnika, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do spalenia się silnika. I takie sytuacje też napotkaliśmy. W przypadku tej maszyny była konieczność wymiany licznika wskazującego wysokość suportu. W związku z tym został już zdemontowany i przy składaniu maszyny zostanie zamontowany i następnie skalibrowany do odpowiedniej wysokości. I tutaj w przekładni to samo. Olej jest wymieniany na nowy i odpowiednia jego ilość jest wprowadzana do przekładni. Łańcuch prowadzący element jest weryfikowany, jest smarowany, a następnie jest naciągany, ponieważ mamy tutaj regulację naciągu. Mamy tu regulację. Jest naciągany tak, aby był ustawiony w optymalnej pozycji. Elementy osłon są montowane, już pomalowane, dlatego maszyna używana z gwarancją jest już w kolorach fabrycznych Lazuri. Mówimy tutaj o modelach 2023-2024. Tutaj takie elementy są przygotowane i od razu dla czepialskich są zakurzone tak, nie czepiać mi się o to. Mam nadzieję, że omawianie poszczególnych elementów maszyny nie sprawiło, że zaczynacie ziewać. Natomiast chcieliśmy Wam pokazać, ile energii trzeba poświęcić do ponownego powrotu maszyny na rynek i pracy, tak aby była ona pełnowartościowa i byśmy dali na nią gwarancję 12-miesięczną. Pamiętajcie jednak, że jest to maszyna używana, która mimo wszystko, mimo ogromu pracy, którą wkładamy, i tak może gdzieś zaskoczyć, może spowodować jakąś niespodziankę, ale ze względu na to, że naprawdę robimy kawał ciężkiej roboty, bo na taką maszynę przeznaczamy około 80-100 godzin pracy łącznie z lakierowaniem elementów, dajemy na nią gwarancję, aby dać klientowi pewność, że taka maszyna też będzie spełniała jego standardy, aczkolwiek nowa maszyna to zawsze jest nowa maszyna, ale dla kogoś, kto dysponuje ograniczonym budżetem lub użytkuje maszynę sporadycznie, jest to świetna opcja, tym bardziej, że taką maszynę też można sfinansować leasingiem. Przeciętnie przyjmuję, że wartość takiej maszyny używanej po remoncie ogólnoprzyjętym, po wymianie tych wszystkich elementów zużytych, po sprawdzeniu jej, przetestowaniu, po wdrożeniu, z uruchomieniem i z frezami diamentowymi w zależności od konkretnej maszyny albo zaostrzonymi, albo już nowymi,
stanowi wartość w granicach 70% wartości maszyny nowej. Czyli jednym słowem, cena nowej maszyny minus 30% to jest wartość maszyny używanej z gwarancją po przeglądzie, plus oczywiście koszty transportu i uruchomienia, które jakby nie są wliczane w koszt zakupu maszyny nowej czy używanej. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat któregoś z agregatów, to serdecznie Was zapraszam. Piszcie, pytajcie, chętnie Wam odpowiem. Wiem, że sporo pytań pojawiło się już w międzyczasie na temat stworzenia odcinków, czy to o zarabianiu na roży, czy o innych elementach. Mam to wszystko na uwadze, ale wybaczcie, doba ma tylko 24 godziny. Żałuję, ale czas nie jest z gumy ani z kauczuku. Robię co mogę i będę nadrabiał tutaj zaległości i Wam te filmy zamieszczał. Dodatkowo testujemy teraz ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o czyszczenie zbiornika na zasadzie odświeżenia, czyli wpadły Ci do zbiornika paprochy. Zbiornik jest zabrudzony, mówimy tutaj w szczególności o zbiorniku o wałku klejowym. Mamy specjalną substancję, którą wrzucamy do zbiornika, którą grzejemy, która pozwala nam wyczyścić zbiornik, ale wrócimy do tego, stworzymy na ten temat osobny odcinek. Teraz jesteśmy na etapie testów, więc myślę, że w styczniu ten temat się przewinie i pojawi się na ten temat odcinek. A póki co, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.